Dobry wieczór, witam wszystkich na pierwszej części konferencji prasowej w regionie Białystok-Wisła-Kraków. Jest z nami trener drużyny gości, pan Dariusz Dorczyk, trenerze. Proszę o komentarz do słów. Dobry wieczór Państwu. Gratuluję Jagiellonii zdobycia 3 punktów. Myślę, że kibice zobaczyli ciekawe widowisko, trzymające w napięciu do końca. Nie słychać? Halo? Słychać? Dobrze, to jeszcze raz. Gratuluję Jagiellonii zdobycia 3 punktów. Myślę, że mecz mógł się podobać. Było sporo zwrotów akcji i nerwówki, szczególnie w końcówce. My desperacko potrzebujemy punktów. My desperacko potrzebujemy punktów, o które walczymy, nie jest łatwo. W każdym meczu staram się dawać siebie wszystko i za to chciałem podziękować chłopakom, chociażby w dzisiejszym spotkaniu. Chciałem podziękować chłopakom za serducho, które włożyli w dzisiejsze spotkanie. Przegraliśmy mecz, mamy kolejne przed sobą, także walczymy dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Proszę bardzo. Kamil Kostelczyk, panie trenerze, mam pytanie o zmianę, a raczej o ich brak. Pierwsza została przeprowadzona w 70 którejś tam minucie. Mam pytanie również o Adama Mutę, bo w pierwszej połowie Jagiellonia sobie zrobiła autostradę jego lewą stroną. I mam pytanie, czemu wyszedł po prostu na tę połowę, bo widać było, że nie był dzisiaj dobrze dysponowany. Bo tak postanowiłem. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Można jeszcze. Proszę bardzo. Śmiało. Przed meczem na konferencji prasowej powiedział pan, że ten okres tygodniowy został dobrze przygotowany. Mam pytanie, jak wyglądałby ten mecz, gdyby ten okres do tego meczu nie był dobrze przepracowany? Pewnie przegralibyśmy 7-0. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja z Piotrczak, Dziennika Polskiego, panie trenerze, 7 porażka z rzędu. Zdajemy sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji. Robimy wszystko, żeby zdobywać punkty. Nie udaje nam się. To nie jest łatwe grać z 6, czy teraz już 7 porażkami z jakimkolwiek przeciwnikiem. Bo to odbiera pewność siebie piłkarzom przede wszystkim, która jest, myślę, w sporcie bardzo, bardzo istotna. Nadal będziemy pracowali nad tym, żeby zdobywać punkty, strzelać bramki i poprawiać swoją grę. Tyle. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma już pan żadnych pytań? Nie. Nie ma. W takim razie dziękuję. Dziękuję bardzo. Za drugą część konferencji.